tym moim pierwszym gościem stały załogant Radia Wnet Piotr Dmitrowicz, teraz na co dzień i skoszarowany i w cywilu, sercem dla Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, kłaniam się nisko, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Nie brakuje ci trochę tych naszych starych powrotów do źródeł, kiedy te kalendaria historyczne gdzieś tam z trasy wydzwaniałem ciebie, a to znad Warty, a to znad Sanu, a to gdzieś tam spod nieba Bieszczad? No tęsknię za tymi rozmowami, Tomku, i mam nadzieję, że wrócimy do tego, tym bardziej, że przyszły rok to wiele ważnych rocznic, w tym zakończenia II wojny światowej. Myślę, że warto będzie przypominać naszym kochanym słuchaczom o tym, co działo się w roku 1945. Oczywiście, Piotrze, natomiast my zawsze mówimy o tym, że trzeba balansować. I pierwsze pytanie nie będzie związane z tą smutną datą wczorajszą, rzeź Woli. Niemcy i oddziały zakontraktowane, w tym Własowcy, trochę Ukraińców, trochę Łotyszy, wymordowali naszą ludność cywilną, ale powiedz mi taką rzecz, bo to pytanie od naszego stałego gościa, który był kościuszkowcem, i on mawia, pozdrawiam pana, panie Ryszardzie, on mawia tak, że w tym zagubieniu trochę gubimy te proporcje, bo tylko Moskal jest zły, ale zapominamy o okupacji niemieckiej, więc jak to wszystko, Piotrze, wybalansować, też a propos tego, że jakby nie patrzeć, przy tych Rosjanach, którym na tacy podał nas prezydent Franklin Delano Roosevelt, a potem umył ręce niczym Poncjusz Piłat, Winston Churchill, poruszać się w tej naszej magmie, klęskę radości i buta tych, którzy zawsze nad nami chcieli mieć pieczę. No to jest bardzo trudne, Tomku, bo w tym morzu krwi przelanym w czasie II wojny światowej i tego wszystkiego, co Polacy doświadczyli, począwszy od 1 września przez 17 września, bardzo trudno jest o tym mówić i myślę, że takiego balansu nie można znaleźć. Należy po prostu jasno i wyraźnie przypominać te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, ale w kontekście właśnie tego, co też mówiłem o końcu II wojny światowej, to myślę, że ten 17 września jest cały czas taką datą trochę gdzieś w tle, szczególnie w Europie. No wszyscy wiemy, znaczy wszyscy, no taką mam nadzieję, że wojna rozpoczęła się od ataku niemieckiego 1 września, ale wcześniej 23 sierpnia był pakt Hitler-Stalin i to Sowieci razem z Niemcami doprowadzili do wybuchu II wojny światowej i później tych wszystkich dramatów, a dla Polski II wojna światowa była dramatem potwornym. Po pierwsze, jeśli idzie o straty ludnościowe, bo wymordowanie ponad 3 milionów polskich obywateli, ale też te straty materialne i te, których pewnie nie jesteśmy w stanie uchwycić. Mówię tutaj o stratach związanych z polską kulturą, z polskimi kresami. Połowa terytorium państwa polskiego znalazła się w rękach Sowietów i to są wszystko rzeczy, które po 80 latach cały czas należy przypominać, cały czas należy o tym dyskutować, bo inaczej zgubimy gdzieś tą naszą pamięć i te nasze uczucia i te nasze emocje, które są absolutnie najważniejsze, jeśli rozmawiamy i myślimy o naszej historii. Oczywiście. Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Stefana kardynała Wyszyńskiego. Ja jeszcze dopowiem, Piotrze, że tak naprawdę PKWN, to o czym mówiłem z mądrymi głowami z Instytutu Pamięci Narodowej, było logicznym rozwinięciem właśnie tej zdradzieckiej dla nas konferencji teherańskiej, grudzień 1943, Jałta, Poczdam, no i tak naprawdę to, o czym mówił pan Witold Kierzu na naszej antenie. Pamiętasz te moje archiwalne nagranie z 2014 roku, kiedy powiedział wprost i bez ogródek: powstanie i tak musiało wybuchnąć, bo poszliśmy ginąć wolni. No właśnie, zacznijmy od końca. Szabrowanie Warszawy, ponad 20 tysięcy wagonów z kosztownościami, ze starodrukami, z dziełami sztuki, no ale to po 63 dniu powstania warszawskiego, 63 dni chwały, jak mawiamy. Natomiast
Wczoraj. Ja zawsze mam to dojmujące uczucie, że kiedy spaceruję po ulicach naszej warszawskiej Woli, to czuję, jakby ktoś na mnie patrzył albo ktoś prosił o modlitwę. Ty powiedziałeś, że w twoim przypadku nie jest inaczej, Piotrze. Absolutnie nie, tym bardziej, że ja mieszkam na warszawskim Bemowie i bardzo często ulicą Górczewską jadę, czy to do pracy, czy to do innych miejsc i mijam po drodze chociażby skrzyżowanie właśnie z Górczewską, okolice Parku Moczydło, gdzie doszło do największej zbrodni w czasie rzezi Woli. Mijam ulicę Wolską, Szpital Wolski, te wszystkie miejsca, kościoły, w których Niemcy mordowali Polaków. Nie sposób obok tego przechodzić obojętnie. Warszawa jest takim miastem naznaczonym pamięcią i te wszystkie tablice, te wszystkie krzyże, które dzięki Bogu jeszcze stoją, one przypominają o tym, o tej historii Warszawy i szczególnie w tych pierwszych dniach sierpnia. Warszawa jest jakaś inna, jest jakaś naznaczona właśnie tą pamięcią. Już nie mówię o 1 sierpnia, który jest dniem absolutnie niesamowitym i ta godzina 17 jak co roku ciarki, kiedy wyją syreny i kiedy większość mieszkańców miasta zatrzymuje się i ta chwila, ten moment zadumy. To jest naprawdę niezwykle ważne, szczególnie w tym dzisiejszym świecie, gdzie jest ten pęd, gdzie zapominamy o tym, co najważniejsze często. Piotrze, jeszcze jedno pytanie. Musimy powiedzieć o skali mordów i tak naprawdę największy czytany horror, najbardziej krwawy oglądany film nie umywa się do tego, co niemieccy okupanci i kontraktowcy, w tym radzieccy własowcy, nawróceni na modłę Hitlera, czynili z ludnością cywilną. Właściwie można powiedzieć, że rzeź wołyńska i chyba mordowanie ludności cywilnej po stronie warszawskim to te dwa najkrwawsze momenty II wojny światowej. Skąd taka deprawacja? Skąd takie horrorystyczne zacięcie tych, którzy przecież tą Warszawę pokonali, ale jeszcze chcieli pokonać, złamać jej ducha, mordując cywili, niszcząc potem budynki, tak by kamień na kamień nie pozostał? Bo to zastanawia każdego normalnego, zdrowego na umyśle człowieka. Ja powtórzę to, co już mówiłem wielokrotnie, że to się wymyka tak naprawdę jakimś racjonalnym ocenom. Oczywiście możemy sobie powiedzieć, że w pierwszych dniach powstania rozkaz Hitlera mówił o tym, że należy zamordować każdego mieszkańca tego miasta. Nieważne, czy to będzie kobieta, czy dziecko, to miasto ma zniknąć z powierzchni ziemi, bo ono przysparza nam, Niemcom, tylko i wyłącznie samych problemów. Ale jeżeli spojrzymy tak na chłodno, to przecież pamiętajmy, że rzeź Woli odbywała się na terenach zajętych przez Niemców. Tam nie toczyły się już żadne walki. Niemcy opanowali ten teren, a następnie systematycznie dom po domu, kamienica po kamienicy, ulica po ulicy wywlekali ludzi i ich mordowali. Mało tego, oczywiście tam były te oddziały Derewangera czy inne sadyści, kryminaliści, ludzie gdzieś z marginesu społecznego, ale znaczna część tych policjantów, którzy przyszli tutaj razem z Reinhardtem, to byli zwykli, weźmy to w cudzysłów, obywatele niemieccy. Stateczni, często starsi panowie, którzy tutaj przyszli i robili rzeczy potworne. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, kiedy czytam relacje tych, którzy ocaleli, czy kiedy oglądam archiwalne zdjęcia Warszawy, choć tych akurat z czasów Woli jest niewiele. To tak jak mówię, emocje tutaj biorą górę nad jakimś racjonalnym myśleniem. To było bestialstwo absolutnie, absolutnie nie mające odpowiedzi w II wojnie światowej. W żadnym mieście Niemcy nie dokonali tak potwornej rzezi, jeśli jeszcze do tego przypomnimy sobie o tym, że również Ochota Warszawska spłynęła krwią, 15-20 tysięcy zamordowanych mieszkańców, żywe tarcze, z których Niemcy, Polacy z Polaków robili. To są rzeczy, które, tak jak mówię, wymykają się racjonalnym ocenom.
Wojenna frenezja, no i jeszcze ci żywcem spaleni, ranni powstańcy na Starówce. 63 dni chwały. Niektórzy mówią, że szaleństwo politycznie motywowane, no ale cóż, no trzeba było odpowiedzieć na PKWN i na to, co robili ci w Związku Patriotów Polskich i rząd lubelski. Akt polityczny, ale tak jak ja ciągle powracam, Piotrze, do tego wielkiego wykładu z roku 2014 pod niebem Krakowa profesora Witolda Kierzuna, który powiedział, powstanie i tak by wybuchło, bo Niemcy i tak zrobiliby z Warszawy miasto twierdze i tak przestałaby funkcjonować na mapach Europy, a ludność cywilna i tak by zginęła. Piotr Mitrowicz, panie i panowie, dawniej nasz nadworny historyk Radia Wnet. Zapraszamy do Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, a właśnie powiedz mi, co do obejrzenia, no i trochę słów kilka o tym filmie, prawda, bo to było takie wielkie wzburzenie, no jak to, muzeum nieczynne, bo jak to, film kręcą, no ale cóż, byt określa świadomość, no i dzięki temu filmowi to i owo można było zrobić, prawda, panie dyrektorze? Ja tylko dodam, że Tomku, że muzeum było oczywiście czynne. Film kręcono w Świątyni Opatrzności Bożej, natomiast muzeum cały czas funkcjonowało. Ja oczywiście zapraszam serdecznie do muzeum. W sobotę mieliśmy bardzo ważną uroczystość. Otrzymaliśmy w depozyt powstańcze ornaty kapelana Armii Krajowej Radwan III Stefana Wyszyńskiego. Mamy całą salę poświęconą czasom powstania warszawskiego. Przypominamy postać innych kapelanów. Przypomnę, około 150 księży brało udział w powstaniu warszawskim. Około 50 zostało zamordowanych. Te wszystkie historie można poznać, odwiedzając Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Piotr Dmitrowicz, słyszą państwo w moim czwartkowym poranku Wnet, kolejna data z kalendarza. Dziękuję pięknie, Piotrze. Dobrego dnia. Dziękuję pięknie. Kłaniam się. Pozdrawiam, Tomku.